Hejka kochani, słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zmieniać kolory w swojej robótce w taki sposób, aby nie było żadnego uskoku, aby nie było żadnych schodków, aby nic nie było widać. Zobaczcie, jak to u mnie wygląda. Zobaczcie, widać tylko tutaj na samym początku, gdzie dołączyłam nową nitkę, ale tak to generalnie nic tutaj, zobaczcie, niczego tutaj nie ma. I właśnie dzisiaj chcę Wam to pokazać. I chcę Wam to pokazać, słuchajcie, z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, aby Wam po prostu pokazać tą fajną, prostą metodę, kiedy właśnie zmieniamy sobie naszą niteczkę, szczególnie w takim momencie, kiedy chcemy co jeden rząd zmienić ten kolor. A z drugiego powodu to dlatego, że czasami wybieramy, słuchajcie, włóczki ręcznie farbowane. Ja mam tutaj na przykład dwa precelki. To jest ten sam kolor, to samo farbowanie, ale jeżeli na przykład robiłabym sweter i najpierw zrobiłabym jeden ten precelek, bym przerobiła, a później robiłabym drugi, czyli tak jak normalnie pracujemy z motkami normalnymi, takimi zwykłymi, to różne rzeczy mogłyby się podziać. Mogłyby na przykład jakieś różne paski się pojawić, jakieś nieestetyczne szlaczki, różne takie możliwości mogą się zadziać, co oczywiście nie znaczy, że muszą, ale mogą. No i jeżeli chcemy uniknąć czegoś takiego, to fajnie, kiedy pracujemy raz właśnie jednym motkiem, a raz drugim i zmieniamy te nitki właśnie co drugi rząd, czy tam co każdy rząd, tak? Czyli co każdy rząd robimy kolejną nitką, więc to też jest bardzo fajny właśnie sposób, fajny pomysł. I tutaj chcę Wam właśnie pokazać, jak to zrobić. Jest to, słuchajcie, po prostu bardzo, bardzo proste. Ja mam tutaj dwa kolory włóczek, mam zielony i mam żółty. I zobaczcie, jak to robimy. Ja sobie tutaj pracuję kolorem żółtym. Żółtym sobie pracuję. I zobaczcie, tutaj już mam moją nitkę zieloną. Czyli tutaj będę pracowała kolorem żółtym, tak? Bo robię tutaj magic loopem. Tutaj jest kolor żółty. I tutaj pracuję do momentu, bo tutaj mamy, a już mam kolor zielony i tutaj znowu pojawia się kolor żółty, czyli będę zmieniała ten kolor. No i dochodzimy sobie do tego momentu, ale myk jest taki, że zatrzymujemy się trzy oczka przed. Zobaczcie, jestem trzy oczka przed. Tutaj jest moja nitka. I tutaj są trzy oczka do przerobienia. Ja ich nie przerabiam, ale przekładam je na ten prawy drut, tak jakbym przerabiała oczko na lewo, czyli nie wkłuwam się z tej strony, tylko wkłuwam się tutaj. Przekładam te trzy oczka na ten drut. Ok. Biorę sobie tę zieloną niteczkę, która tutaj jest, i pracuję tą zieloną nitką. Ten sposób. I robię sobie całe pełne okrążenie tą zieloną nitką. W ten sposób. To od razu tylko mówię, że to nie jest żadna skarpetka, to nie jest żadna mitenka czy cokolwiek innego. To jest po prostu próbeczka taka zwykła, żeby Wam pokazać właśnie jak te kolory zmieniać. Chociaż mogłaby być skarpetka, bo powiem szczerze, że świetnie te kolory ze sobą razem wyglądają, ale to jest tylko próbeczka, żeby Wam tutaj pokazać, jak to tutaj ogarnąć. Dobra. I zobaczcie. Ta sama sytuacja. Mam zielony kolor, którym cały czas pracuję. I dochodzę sobie tutaj do momentu. Tutaj zobaczcie, mam moją nitkę od żółtego koloru i zatrzymam się raz, dwa, trzy oczka przed. Czyli przerabiam sobie tutaj te oczka i zatrzymuję się trzy oczka przed. Widać, są trzy oczka przed, tak? Trzy oczka żółte są. I ja je przekładam na ten drut. Zieloną nitkę puszczam,
Łapię za żółtą i zaczynam pracę żółtym kolorem. I tak, słuchajcie, pracujemy cały czas. Zobaczcie, nic tutaj nie widać, tylko tak jak mówię, ten pierwszy tutaj schodek jest, ale tak to zobaczcie, totalnie nic tutaj nigdzie nie ma. I lewa strona wygląda w ten sposób. Tak to wygląda. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tej metodzie, czy ją znaliście, czy nie, czy stosujecie. Dajcie mi koniecznie znać. Pozdrawiam Was.